time zone. Łódź jest absolutnie niezwykle interesująca, jest ciekawa od strony plastycznej, od strony obrazu, stąd ta tęsknota realizatorów. Tutaj wspomniane było Agnieszka Holland w Ciemności, ale też i nasze późniejsze peregrynacje tej przestrzeni z reżyserem Pawłem Pawlikowskim i wielu innych twórców, którzy sięgają bardzo często i powracają do tego miejsca, czując potencjał tej Łodzi. My jako scenografowie często musimy wybierać lokacje w danym mieście, dlatego że to dane miasto bardzo nas hołubi i lubi i chciałoby nam pomóc w realizacji filmu, to znaczy nie nam, ale produkcji czy reżyserowi. Natomiast na pewno coś, co było w tym filmie istotne i dla tego filmu bardzo ważne, to to, że faktycznie Łódź miała jedyne takie, jedyne w swoim rodzaju kanały, których braliśmy, takie duże systemy zbiorowe. Wojtek! Jedyny człowiek Tuńskiego, który ufał! No i? Drugi już nie! Bo faktem jest, to też wracam do naszych doświadczeń z Ciemności, że ten, kto widział, pamięta, że to chodziło o taki czasookres dziejący się we Lwowie, tak, ukrywanych Żydów, a głównie zdjęcia odbywały się w przypadku, jeśli chodzi o kanały właśnie w Łodzi. Co zresztą? Nie mogą się dowiedzieć. Znaczy nic nie jest. Twórnia przez lata przyzwyczaiła Łodzian do tego, że jakby film jest właściwie ich naturalną obecnością. I ja to tak odczuwam. Właściwie wydaje mi się, że Łodzianie w tej takiej swojej, nie wiem, historycznej tkance społecznej są przyzwyczajeni do tego, że film jest ich jakby naturalnym bytem, który istnieje. Co jest? To za ten pukiwany pierścionek zaręczynowy, który ty mi wcisnął. Jak realizowanie filmów wpływa na miasto? Proszę Panią, w ogóle każda forma kultury rozwija społeczeństwo, poszerza horyzonty tego społeczeństwa. Naturalne, że im więcej mamy takich przedsięwzięć, tym lepiej dla Łodzi. W świecie, w Polsce. Bardzo dobrze, że są realizowane w Łodzi, no bo wpływa na rozpropagowanie naszego miasta, prawda? Dla nas twórców to, czy dane miasto, w tym przypadku Film Commission Łódź, wspiera film, który jest lokowany właśnie między innymi wskazywany przez produkcję, czy później przez scenografów, którzy mówią, że w tym miejscu jest jak właśnie ten potencjał, o którym rozmawialiśmy wcześniej, ma niesamowite znaczenie, bo po prostu bez pieniędzy nie da się zrobić kina, dobrego kina.